W niezwykłych okolicznościach sześciu pracowników lokalnego przedsiębiorstwa Wodnik stanęło na straży bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry. Dzięki ich niezłomnej postawie i ciężkiej pracy udało się zapobiec poważnej awarii wodociągowej, która mogłaby pozbawić wody pitnej znaczną część miasta. O ich bohaterstwie świat dowiedział się dzięki informacji udostępnionej na facebookowym profilu prezydenta miasta Jerzego Łużniaka. To był wyścig z czasem. Gdy Bóbr, rzeka przepływająca przez Jelenią Górę, zaczęła wylewać, sytuacja szybko stała się krytyczna. Teren zakładu, graparów, kluczowego dla dostaw wody w regionie, stały się zagrożone. Sześciu młodych pracowników wodnika podjęło wyzwanie i przez dwie doby walczyło z żywiołem, aby ochronić ujęcia wody. Woda dla miasta uratowana, dzięki ich determinacji, udało się obronić ujęcia wodne, w tym górskie, leśniczówkę i kamienną wieżę, a następnie, graparów. Ich heroiczne działania zapobiegły katastrofie, która mogłaby pozbawić dostępu do bieżącej wody mieszkańców Zabobrza oraz części śródmieścia Jeleniej Góry. Na opublikowanym zdjęciu widać zmęczenie, ale także ogromną satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Mimo trudności, z jakimi przyszło im się zmierzyć, udało się zachować bezpieczeństwo i komfort życia dla tysięcy mieszkańców.